14 września w reprezentacyjnej sali kolumnowej Sejmu odbyła się konferencja pod nazwą Gospodarka odpadami komunalnymi – wyzwania dla samorządów. Jednym z głównych powodów, dla których została ona zorganizowana, była obawa samorządów przed problemami związanymi z uchwaloną w lipcu nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w następstwie której stają się właścicielami odpadów. Organizatorem konferencji było Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, a współorganizatorem Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka ZOO w Słupsku, które reprezentował prezes zarządu PGK Andrzej Gazicki. Dla naszego przedsiębiorstwa udział w tym wydarzeniu był okazją do wymiany doświadczeń, dyskusji na temat nowej ustawy, a także promocji PGK i Słupska o zasięgu ogólnopolskim. Wśród prelegentów obecnych na konferencji był wiceminister środowiska Bernard Błaszczyk, który wygłosił ciekawy i pouczający wykład na temat przykładów postępowania w obliczu nowelizacji ustawy o zachowaniu czystości i porządku w gminach, a także odpowiadał na pytania zadawane przez uczestników. Konferencja wzbudziła ogromne zainteresowanie ze strony samorządów oraz przedsiębiorstw z branży komunalnej. Ilość chętnych znacznie przekroczyła oczekiwania organizatorów, co podkreślił Krzysztof Masiuk, prezes zarządu Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Wystarczy Państwu powiedzieć tyle, że w przeciągu pierwszych 3 dni spłynęło 400 zgłoszeń na konferencję. Natomiast spora część osób dzwoniła bezpośrednio tutaj do Sejmu, pytając się o tę konferencję. Łącznie zainteresowanych konferencją było 500 osób i 200 osób czeka na ewentualnie drugi termin konferencji, a to mówi najlepiej o głodzie informacyjnym. Prace rządu nad nowelizacją ustawy trwały długo, ponieważ poruszany w niej problem gospodarowania odpadami jest bardzo rozległy. Znaczny udział w tworzeniu nowej ustawy miały same samorządy, na co wskazywał podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk. 10 lat przygotowań, kłopotów, sposobu, wreszcie czwartemu rządowi udało się to zrobić. Ale dlaczego? Bo to wy, samorządy, się tak chcieli. I tak jest prawda. Nowy system zakłada, że samorząd, który jest odpowiedzialny za dostawę wody, za odbieranie i oczyszczanie ścieków, za szkoły i szpitala, czyli za wszystko, co służy lokalnej społeczności, powinien być również odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów. Samorządy gminne uchwalą stawkę opłaty, a także wybiorą sposób ustalenia wysokości opłaty za odbieranie odpadów komunalnych. To, ile zapłaci jedno gospodarstwo domowe, może zależeć więc od liczby osób w danym lokalu, albo od powierzchni lokalu, albo od ilości zużytej wody. Konferencja była doskonałą okazją, by w gronie specjalistów z zakresu gospodarki komunalnej, przedstawicieli rządu oraz najbardziej zainteresowanych zmianami samorządów przedyskutować wszystkie nurtujące kwestie i przeanalizować ewentualne zagrożenia. Konferencja gospodarka odpadami komunalnymi, która organizowana jest właśnie dziś w gmachu Sejmu, w sali kolumnowej, to bardzo istotny moment. Drodzy Państwo, wchodzi w życie nowa ustawa regulująca gospodarkę odpadami w skali kraju. My zostaliśmy z Węgrami poza burtą. Na 27 krajów unijnych Polska i Węgry nie miały tych kwestii rozwiązanych. Dziś jest okazja do tego, żeby pewne rzeczy uporządkować, żeby przede wszystkim wsłuchać się w to, co Ministerstwo Środowiska miało na myśli, realizując te zadanie, czy przedyskutować pewne wątpliwości, bo jest wiele różnych niuansów, które decydować mogą w przyszłości o obrazie gospodarki komunalnej w gminach, a zatem o obrazie ekologii, ochrony środowiska w miejscach, w których żyjemy. Jeśli tego nie zrobimy, to będzie bardzo niedobrze. Mało tego, jeśli nie dogadamy się my tutaj w Polsce, w skali gmin czy województw, to wejdą inni. Jest niebezpieczeństwo, że wejdą potentaci z zachodu. Uczestnicy konferencji zgodnie podkreślali, że tego typu spotkanie może przynieść wiele pozytywów dla wspólnej ochrony naszego środowiska. Dzisiaj miałem okazję spotkać się z wieloma ludźmi z organizacji odzysku, z organizacji pozarządowych, również przedsiębiorców z różnych regionów kraju i wymienić z nimi poglądy. Myślę, że z tej wspólnej inicjatywy wyniknie coś, co uporządkuje ten temat. Cieszę się z tego spotkania i na pewno w przyszłości, jeśli wypracowane przez dyskutantów i organizatorów wnioski będą realizowane, przyniesie to pożytek dla tego, czym się zajmujemy.